Bardzo długo czekałem na ten moment. Adobe Experience Design w końcu pojawiło się na platformie Windows i tak jak w porę ostudziłem swoje oczekiwania po obejrzeniu aplikacji w wersji na Maci, tak beta, którą za chwilę zobaczycie, jest w pełni rozczarowująca. Adobe XD ma jednak potencjał do bycia naprawdę potężnym narzędziem. Zacznijmy od tego, że aplikacja na ten moment jest na tyle uboga, że jej wszystkie opcje można z łatwością zmieścić w jednym krótkim filmie. Nie jest to jednak prostota dająca nieskończone możliwości, a raczej sprawiająca problemy i zmuszająca do kompromisów. Już sam layout interfejsu daje znać o tym, że jest to oprogramowanie raczej nieskomplikowane. Ale do rzeczy. Jak mówi nam nazwa aplikacji, jest ona stworzona do projektowania doświadczenia użytkownika. Z grubsza chodzi tu o możliwość szybkiego prototypowania stron www, aplikacji mobilnych i stąd dwie zakładki, które widzimy na górze w rogu. W zakładce Design będziemy projektować wygląd poszczególnych ekranów, a tryb Prototype pozwoli nam te ekrany ze sobą połączyć, co sprawi, że cały projekt stanie się klikalny. W zakładce do projektowania interfejsu mamy tylko 7 narzędzi. Pod klawiszem V znajdziemy strzałkę zaznaczenia, pod klawiszem R prostokąty, pod klawiszem E elipsy, pod klawiszem L linie, pod klawiszem P krzywe, pod klawiszem T tekst i pod klawiszem A artboardy. Każdy zamknięty kształt możemy skalować i obracać, natomiast podwójne kliknięcie pozwoli nam zmieniać jego geometrię. Kolejne ekrany z łatwością wstawimy klikając w puste miejsca. Jak widać, domyślnie mamy do dyspozycji kilka najbardziej powszechnych wielkości ekranu. To, co wyróżnia Adobe XD, to opcja Repeat Grid. Dzięki temu z łatwością stworzymy listy lub tabele powtarzalnych elementów. Najfajniejsze w siatkach jest to, że możemy zmieniać zawartość poszczególnych komórek. Podobnie zadziała to przy grupach elementów. Należy zaznaczyć wszystkie elementy, kliknąć Ctrl-G i po wybraniu opcji Repeat Grid wszystko zacznie się zachowywać tak jak wcześniej. W powtarzalnych komórkach możemy zmieniać obrazki, ale także tekst. Zmiany pozycji i wielkości elementów składowych komórek będą miały miejsce we wszystkich kopiach. Kiedy przejdziemy do zakładki Prototype, mamy do dyspozycji tylko narzędzie zaznaczania. W naszym prototypie klikalny może być każdy element. Cały ekran, poszczególne elementy składowe, listy lub ich komórki. W tym przypadku chcemy, aby ten obrazek linkował nam do tego ekranu. Używamy strzałki, którą mamy tutaj z prawej strony i po prostu przeciągamy ją do interesującego nas miejsca. W tym okienku widzimy nazwę docelowego ekranu, animację oraz styl animacji. Możemy też sterować czasem jej wykonania. Powrót do poprzedniego ekranu skonfigurujemy z jedną małą różnicą. Zamiast wybierać konkretny ekran, wybierzemy po prostu Previous Artboard. Efekty naszej pracy zobaczymy po kliknięciu Play. Warto dodać, że podgląd generowany jest na żywo. Jeżeli przejdziemy do zakładki Design i zmienimy na przykład tytuł, to zobaczymy go także w podglądzie. Pamiętajmy, że dla własnej wygody powinniśmy nazywać wszystkie ekrany. Dzięki temu będziemy mogli szybko nawigować między ekranami, wyłącznie klikając w strzałki. Na koniec pozostaje mi tylko wspomnieć o możliwościach eksportu. Jeżeli nie mamy zaznaczonego żadnego z elementów, zostaną wyeksportowane całe artboardy. Jak widać, mamy tu kilka dostępnych opcji, na przykład zaznaczając iOS czy Android, otrzymamy wszystkie obrazki w wielu różnych wielkościach. Możemy też wyeksportować pojedyncze elementy całego designu, zaznaczając je po prostu w podglądzie. I to by było na tyle. W tym momencie beta nie oferuje nam tak naprawdę nic więcej. Na szczęście wiemy, czego możemy się spodziewać w przyszłych aktualizacjach.
wystarczy, że porównamy betę z wersją dostępną na Maci. Jakby na to nie patrzeć, lista tych różnic jest bardzo krótka. Omówmy trzy największe przypadki. Pierwsza kwestia to coś, co powinno działać, a nie działa. Kiedy zmieniamy wysokość ekranu, zobaczymy, że niebieską linią zaznaczona jest pewna granica. Ta granica określa nam wielkość faktycznego ekranu urządzenia. Artboard wyższy od wielkości ekranu powinien wywołać efekt scrollowania. Dzieje się tak w przypadku wersji na Maca, ale w becie nie ma to miejsca. I tu przy okazji okna podglądu możemy przejść od razu do następnej kwestii, czyli braku możliwości nagrywania tego, jakie interakcje zachodzą w tym oknie. Jest to funkcjonalność kluczowa przy badaniu User Experience. Dlatego warto poczekać, aż zostanie to wdrożone. I ostatnia rzecz to funkcja, która uzupełniłaby nam opcję nagrywania. Chodzi o możliwość dzielenia się interaktywnymi projektami za pomocą wygodnych linków. Jeżeli jeszcze nie czujecie, że macie do czynienia z betą, to niech uczuli Was fakt, że kiedy zamkniecie program, to Adobe XD nie zapyta Was nawet, czy chcecie zapisać postępy pracy.